Cześć wszystkim. Jesteśmy dziś w szklarni Dzień. Po tym, jak tutaj wysypałam cztery worki ziemi pomieszanej z liśćmi, to były niepełne cztery worki. Zresztą możecie sobie zobaczyć w filmiku z dnia wczorajszego. No i zobaczcie, po liściach już prawie śladu nie ma. Mam na myśli po tych kubkach, bo wszystko jest wyrozrzucane, wyrozgrabywane. Zresztą one dalej teraz ochoczo tutaj pracują cały czas nieprzerwanie. Jakieś tam kurki tutaj wchodzą. Rozgrzebują, nawet tutaj widać po tych krawężnikach, że oczywiście też musiały zostać obsypane. A w tej chwili będę jeszcze tutaj wysypywać, będę wysypywać kompost, który, jak może pamiętacie, pod koniec zeszłego roku przerobiłam w 6 tygodni. Zostało go tylko tyle, no bo oczywiście moje ukochane kurki go zjadły, część kompostu zjadły, a część kompostu po prostu rozrzucały po ogrodzie, no bo wchodzą wszędzie. Wchodzą wszędzie i jedna była, czy tam parę było w kompostowniku, a część poza kompostownikiem, i te, co wygrabywały z kompostownika poza niego, dawały to kurkom, które były poza kompostownikiem, a one to rozgrzebywały dalej. Więc po prostu, no, mimo że tam przykrywałam plandeką, to niestety nie uchroniłam całego kompostu, zostało tylko tyle. Zresztą zobaczcie, oczywiście już tutaj kurki nawet wyskoczyły na taczkach, chociaż one są tutaj dopiero od chwili. Więc będziemy wysypywać kompost. Ja mam kolejną materię organiczną, kolejne tutaj chwasty, jakieś tam drobne gałązki, więc będę je gromadzić w tym kompostowniku, który jest obok szklarni. No zobaczymy, ile z niego uda się uzyskać, a ile zjedzą kurki. A w tej chwili zobaczcie, jak pięknie tutaj rozgrzebują. Kolejna się tam gdzieś z tyłu kręci, żeby tutaj wejść i żeby tutaj pogrzebać. Także tak pomagają mi moje kurki, jednocześnie przeszkadzając. Wiecie, co sobie jeszcze nabiorę? Ja tutaj na jesień zazrębkowałam drobne gałązki. I zobaczcie, to jest tutaj na wybiegu kur. Już tutaj zrobiła się taka malaga, więc ja tutaj będę dosypywać za chwilę znowu kolejne zrębki właśnie z tych gałęzi i jeszcze z tych, które są gdzieś tam poza ogrodzeniem, które tutaj jeszcze będziemy zbierać. I to ja sobie właśnie zbiorę na taczki i wrzucę do kompostownika, do cieplarni. Przytachałam taczkę tej materii. O, nie pytajcie nawet, jak to zrobiłam, bo wystarczy patrzeć na koło, jest całe oblepione, i na drogę, którą tutaj ciągnęłam, wlekłam za sobą te taczki, ale jest. Także za chwileczkę sobie tutaj to wyrzucę, rozrzucę, a resztę kurki już tutaj zrobię swoje. Wygląda to całkiem fajnie. Oczywiście nie jest jakoś bardzo dobrze przerobione, ale do maja jest jeszcze trochę czasu. No jest różnica między tym, co jest tutaj. I zobaczcie, to mniej więcej w tym samym czasie było przygotowywane, co ten kompost. No i zobaczcie, kompost jest o zupełnie innej strukturze, prawda? Wygląda zupełnie inaczej. Także warto było przerzucać. Przerzucałam co tydzień, no ale w 8 tygodni uzyskałam całkiem fajny kompost. Myślę, że z tego, jak tu kurki będą grzebać codziennie, to też powinno się przerobić do maja. Także zobaczymy. Ja tu i tak jeszcze będę co chwilę coś dosypywać, żeby tą ziemię jak najlepiej użyźnić. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.